Krok pierwszy. Szukamy PZW lub koła. Okręgi i koła. Aby znaleźć wasz okręg lub koło PZW, macie dostępną naprawdę bardzo fajną mapkę. Wpiszecie sobie tutaj Świdnica, przynajmniej ja, i będziemy szukać egzamin na kartę wędkarską. Aby zdać egzamin na kartę wędkarską, przede wszystkim musicie wyszkolić się dwóch najważniejszych kwestii. Pierwsza kwestia to jest ustawa o rybactwie śródlądowym. Ona jest druga kwestia, którą powinniście znać. To jest regulamin amatorskiego połowu ryb. Krok trzeci, czyli wyrobienie karty wędkarskiej. Moi drodzy, potrzebujemy tak naprawdę dwóch dokumentów. Pierwszy dokument to potwierdzenie zdania waszego plus. Dostajecie kolejny dokument, zaraz go pokażę. Idziecie do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do starostwa i również z wnioskiem o wydanie karty wędkarskiej, którą dostajecie w swoim kole. Musicie tutaj trzy zdjęcia tej pani dostarczyć, opłacić takie 10 zł. No i co? Dostajecie kartę wędkarską. Jak widzicie, no i tak wygląda finalna karta wędkarska. Mam nadzieję, że właśnie tego oczekujecie. No i ile to wszystko kosztuje? Najważniejsze pytanie. No przede wszystkim, słuchajcie, wpisowe w kole wędkarskim, dzięki któremu nie płacicie za egzamin, to 100 zł. Przynajmniej tak było u mnie. Trzy zdjęcia, około 50 zł. Opłata za kartę, jak widzieliście, do starostwa 10 zł. No i sama licencja to jest koszt około 200 do 300 zł, w zależności od PZW. Także szykować kasę i lecimy na ryby. Dzięki za oglądanie.